Cześć, cześć. Witam w kolejnej części naszego programu Wytrwałych. Znaczy Wytrwałych, my dopiero czwarty rytuał dzisiaj robimy. Znaczy czwartą część 15-częściowego rytuału. Tak, wcześniej jestem, wcześniej włączyłam, raptem jest 100 osób, a gdzie te 100 kolejnych? Kochani, no. Zresztą wrzeszczę na tych, co są. Bez sensu. Dobra, słuchajcie, dzisiaj odcinamy egregory. I oczywiście negatywne egregory. Nie bierzemy pod uwagę tego, co jest pozytywne, bo ja uważam, że na przykład mogą być pozytywne egregory. Chociażby książka Ania z Zielonego Wzgórza. Ile pokoleń wzruszyła? Ile ludzi zmieniła na lepsze? Ile razy czytając tę książkę, bądź oglądając tą dobrą wersję filmu, pomyśleliście, że chcielibyście być jak Ania? Z taką pasją, z takim uporem, pewnością siebie, a zarazem niepewnością, taki egregor jest dobrym egregorem. Takich egregorów dzisiaj nie odcinamy. Ja zawsze powtarzałam, że chciałabym być jak Ania z Zielonego Wzgórza. Myślę, że po części się udało. Pomyślę o tym jutro do swoją drogą, ale mam szalone życie. Ona też takim. No. Egregory dobre zostawiamy, egregory złe typu musisz się narobić, żeby zarobić. Wypierniczamy dzisiaj w eter. Myślę, że możemy zaczynać. Co? Ile was tam jest? 148. Sami najwytrwalsi. 76. Wow. Damy skrzeczorków. Dobrze. To ja tak trochę przedłużam. Mrówka mówi 150. Tak, no bo jakby zaczynało 200 osób, jakby 200 osób dokontynuowało do końca, szapoba dla nas tutaj, dla naszej grupy po prostu. Z taką energią naprawdę. Naprawdę. Dobra, pogadałam 3 minuty, działamy. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnie nieczyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnie nieczyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnie nieczyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobna. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobna. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobna. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Wzywam do kręgu i witam serdecznie wszystkich o czystym sercu czyniących ten rytuał. Usiądźcie, czyńcie, poczujcie się bezpiecznie. Moi drodzy, egregory pójdą precz, ale zapalmy najpierw nasze światła. Zapalamy te świece w imieniu sił wyższych, w imieniu energii opiekuńczych, czystych i przejrzystych. Weźmy nasze świece w nasze obydwie dłonie. W tych dłoniach wielka moc płynie, a magia w świecy płonie. Powtarzajmy wspólnie razem, 172 osoby, magiczne słowa mocy. Z pomocą czterech żywiołów zło nas już nie zaskoczy. Ja, Joanna, stojąc u progu wielkich zmian,
chcę wejść czysta do nowego roku. Oczekuję dobrych, wielkich zmian, a chcę pozbyć się złych uroków. Przywołuję dziś siłę ognia, by spaliła wszystkie negatywy. Dziś oczyszczam wszelkie złe egregory. Bez tych energii już jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwy. Za dobre energie serdecznie dziękuję panom, władcom czterech żywiołów. Do was swe prośby kieruję. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję za błogosławieństwa, szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. Poprzez ogień i jego siłę, poprzez powietrze i jego lotność, poprzez wodę i jej czułość, poprzez ziemię i jej moce. Krąg jest otwarty, lecz nie złamany. Pięknie dzisiaj było. Ponad 170 osób, jesteśmy przy czwartym dniu i słuchajcie, z pełną godnością, jak to mówi Grzegorz, intencją i atencją, odhaczam kabum, czwóreczkę. Jutro odcinamy wampiry energetyczne. Myślę, że będzie nam się lepiej spało.